Witam Was, drodzy internauci, po raz kolejny z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Bardzo miło mi Was jest gościć dzisiaj tutaj na naszym krótkim, codziennym rozważaniu. Słowa, które są dzisiaj przeznaczone z książeczką z Biblią na co dzień, wyjęte są z drugiej księgi Samuela, z 22 rozdziału. Bóg schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Oraz z listu Pawła do Rzymian z 8 rozdziału. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Siostry i bracia, mam do Was pytanie, bardzo ważne u progu czasu pasyjnego. Czym jest miłość? Dziwi Was to pytanie w trakcie postu? Okresu, który ma nas przygotować do przeżywania po raz kolejny wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Czas pasyjny ma nam przypomnieć, że cierpienie Syna Bożego było spowodowane naszą grzesznością, naszymi błędami, naszymi złymi wyborami. Czas pasyjny pokazuje nam nasze prawdziwe oblicze, bez upiększania, bez przymykania oczu na niedoskonałości. Post jest czasem, w którym powinniśmy pokutować za nasze grzechy, naprawiać czy poprawiać nasze życie, relacje z ludźmi, które uległy pogorszeniu lub które zniszczyliśmy. Taki właśnie jest czas pasyjny, pełen refleksji i zadumy nad cierpiącym i umierającym z naszego powodu Jezusem Chrystusem. Ale czy tylko? Wydaje mi się, że nie. Czas pasyjny jest czasem przepełnionym miłością i przebaczeniem. On pozwala nam patrzeć na wydarzenia Wielkiego Tygodnia przez pryzmat miłości. Tak właśnie, miłości. W Jezusie Chrystusie, w Jego cierpieniu i śmierci Bóg okazuje człowiekowi swoją miłość. Może nam się to wydawać paradoksalne. Cierpienie i śmierć w okropnych męczarniach Syna Bożego ma być oznaką miłości? Można powiedzieć, nie dziękuję, takiej miłości nie chcę. Ale Bóg musiał stać się człowiekiem, musiał odczuwać tak jak my ludzie, pragnienie, złość, smutek, radość, miłość. To wszystko, co my czujemy, musiał stać się jednym z nas, by pokazać nam, jak wiele dla Niego znaczymy. Ta miłość ma nam uświadomić, że On jest tym, do którego możemy się zwrócić nie tylko w chwilach naszego cierpienia, nie tylko z naszymi problemami, ale pomimo naszej ciągłej grzeszności, ułomności i ograniczoności. Bóg jest tym, który się nie odwraca, nie stawia też barier i przeszkód, lecz przychodzi do nas. Krzyż. Stojący we wszystkich chrześcijańskich kościołach, kiedyś symbol haniebnej śmierci, przez Jezusa Chrystusa został przemieniony w symbol miłości i życia. Patrząc na ten krzyż, pamiętajmy o tym, czym on się stał. Symbolem miłości, a nie podziałów. Symbolem życia, a nie śmierci. Symbolem pojednania, a nie kary. Symbolem tolerancji, a nie nienawiści. Niech więc czas pasyjny nie będzie wypełniony tylko umartwianiem się, lecz poszukiwaniem Bożej miłości, od której, jak pisał apostoł Paweł do zboru w Rzymie, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.